Hejo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Hello, hello. Witamy na streamku. Dzisiaj się będziemy dalej customizować z Tomb Raiderem. Będziemy, mam nadzieję, kończyć custom, który zaczęliśmy jakieś 2 tygodnie temu. Bo niestety tydzień temu była przerwa, także jestem trochę nie w temacie. Cześć Isti Mike, cześć Hito, cześć Trollololo, hej Roblistin, cześć Lukega, hejo. Zmieniłam też trochę okienko czatu, jest trochę mniejsze i jest takie, ma taką podkładkę lekką, żeby było może lepiej widać. To są nadal testy, więc sprawdzam, czy po prostu, wiecie, potem na YouTubie to będzie dobrze widać, także testujemy dzisiaj takie ustawienia. Cześć Pancakes, cześć Kwirek, cześć Torgus, cześć Kalin, cześć Fuller, hejo. Cześć Legion. Hejka, hejka. Tak. Tomb Raidera gramy, w custom do Tomb Raidera. Jej, a co się stało Torgusowi? Halo. Cześć Precelku, cześć Kupsi, hejo. Dobra, już wam włączam ekran. Tutaj. Dobra, włączamy grę i zobaczymy, jak nam to dzisiaj pójdzie. Obezprawnie. Skończyliśmy z tego, co pamiętam, w jakiejś nowej sali, więc może nie będzie tragedii z ogarnięciem się, gdzie jesteśmy, co robimy. O, to urocze, Pancakes. O, dziękuję za wodę. Twoje zdrowie, Torgus. Jak będziemy grali w grę. Będziemy grali w gier. Strasznie mi się podobają w ogóle tekstury w tym miejscu. One są co prawda chyba częściowo z jedynki, a częściowo są nowe. Albo gdzieś, nie wiem skąd inąd. Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Dobra, najpierw podpływajmy, bo tu na pewno właśnie są jakieś znajdźki, które warto zebrać. Tam już widzę jakąś dźwignię naścienną. Gdzieś na górze. Może być też jakaś podwodna. Jest kot w ogóle. Pastet pilnuje. Przepatrzeć też na swój oddech. Przyda się ten toast. Umieram, głowa mnie tak boli, że to jakaś masakra. O nie, współczuję bardzo, Torgus. Cześć, wierzba. Dziwnie się czuję, widać tekstury z jedynki i do tego taką ładną, niekanciastą larę. No, jest nowoczesna. Pod tym względem. O, jest jednak dźwignia jakaś podwodna. Tym machnijmy. Mam nadzieję, że to nie jest czasówka jakaś. Dobra, no i szybko, bo mi tu powietrze ucieka. Dobra. Tulimy Torgusse. Nie no, biedny. Mam nadzieję, że ci przejdzie szybko. A, nie, tu jeszcze wystąpił jakiś... Jakiś krokodyl jeszcze mnie tu chce zryć. Przepraszam bardzo, ale pan miał umierać już w ostatnim odcinku. Gdzie pan opadł na dno? Nie! Kurde. Gdzie on opadł? Halo? Gdzie ten krokodyl? Nie wierzę. Albo uciek, albo... O, dziękuję Druta Kano. Dziękuję za chilki.
Więc punkt do ocenka z tomu za krokodyla. Tak. Już puszczam, że on tu jeszcze gdzieś pływa. Zaraz na mnie wyskoczy. Ostrzegam. O, a tu można przejść? Co to jest? Ojej. Aha, tu... Aha, bo ja stąd przyszłam. Dobra. Never mind. Nie pamiętam tego, bo oczywiście graliśmy tak dawno, że... że nie ogarniam. O, 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 tu jeszcze jakaś amunicja, widzę. O, rozciąganko. Dziękuję bardzo. Też trzeba się rozciągnąć dobrze. Tyle nie powiedzieć fance TR-a, że dzisiaj z Barabara będą nici, to mówisz jej, że krokodyl opadł na dno. Okej. Dobry wieczór, Sebuś. No, i znowu przylazł i mnie żre. Nie chcę go zamordować, no. No i znowu zniknął. A, bo on, widzicie, on opada na dno. On ma jakiś błąd chyba. Bo on się czołgał tak, jakby był po lądzie, biegał. Jest tu coś jeszcze ciekawego w tym miejscu. Nie no, tu byłam, tu był ten kot. Mam nadzieję, że już żadnej dźwigni nie pominęłam. Mam nadzieję, że tamta dźwignia nie była czasówką. Dobra, teraz trzeba się jakoś ogarnąć na górę. Tam widzę jakiś bloczek. Tylko pytanie, czy ja stamtąd w ogóle gdzieś pójdę, dojdę. Tam są jakieś bloczki. Jest w ogóle mostek niepodciągnięty. Tam jeszcze jest jakieś przejście. W sumie to moglibyśmy trochę podciągnąć tą muzykę. Może jest za gruby. One chyba mają to w swojej AI. Mi też opadały w klasykach, jak się do nich z brzegu strzelało. O! To ja pierwszy raz widzę właśnie, że one tak opadają. Mroczna muzyka, no. Jesteśmy w mrocznym miejscu. O, to jest dźwignia. Oby nie czasówka. Właśnie nie lubię czasówek. O nie. Czekajcie. Będę się odciągnąć. O nie, to jest czasówka. Ach. Dobra, to znaczy, że po drugiej stronie pewnie jest druga dźwignia. Fucking shiten. Jeszcze kolumny mnie blokują. Nie, to jest apteczka. O. No dobra, to chyba, że to ma mi pomóc tylko tyle, że ja tam nie wiem, jak tam wejść w ogóle. Ile na to czasu jest? Jeszcze jest podniesione. No to muszę ogarnąć, jak tu wyjść na górę w ogóle. Tam jest jakiś... no to... Chyba, że to nie jest czasówka. Nie wiem. Myślę, że to długo się to utrzymuje. Jezu, creepy są te dźwięki. Stąd ja w ogóle się mogę gdzieś dostać chyba? Nie, jest za wysoko chyba. Fajna ta kolumna, można wygodnie obok przejść. Cześć, Juluś. Chyba, że ona się tu chwyci jakoś, ale... Nie, to jest trochę za wysoko ogólnie. Więc to prędzej tutaj, ale z drugiej strony tutaj to też tak... Donikąd to prowadzi trochę. Aha, chyba, że tam. Zresztą w sumie... Nie wiem, tam gdzie są te krzesełka, warto iść? Nie wiem. Zaraz skoczymy może. Czy tam to opadło już? Nie. To nie była czasówka jednak. A nie dało się tej dźwigni odciągnąć, to dziwne. Aha, super.
nie pykło. To nie jest czasówka, bo po tej klapie będziesz musiała przeciągnąć bloczek. A, okej. Dobra, ale to spoiler jest, Sefuś. Nie no, ja ogarnęłam, że bloczek będę pewnie przesuwać. O Jezus. Tylko nie wiedziałam, że po tej klapie. Dlatego mi się wydawało, że to dziwne trochę. Czy on tu przeskoczy? Ten pan ma problem z przejściem po tym mostku. Tam coś jest interesującego. I wygląda trochę. Bandlas. Znaczy nie, spoko, ja go widziałam, tylko nie wiedziałam, że będę go po tym mostku przesuwać. Myślałam, że on spadnie z drugiej strony, nieważne. Nic nie szkodzi. No kurcze pieczone. Opadaj, stary. Kur... No. Umarłeś? Mam nadzieję, że tak. A, widzę tam dźwignię. W tym tęczu widzę dźwignię. Chodź, bloczku. Nie wiem, o co chodzi, bo właśnie przyszłam, ale Sebuś ma rację. Jak nie ma, to patrz on pierwszy. Tożsamiam się z tym szkieletem. Ja też czasem nie wiem, w jakim kierunku chcę podążać w życiu. Siadam na karnego jeżyka i kuje mnie w dupkę. O nie! Dobra, se tak przejdę do tej dźwigni. Muszę mi tam wejść. O! Ogólnie to, jak sprawdzałam po solucji, to właśnie niedużo nam tego poziomu zostało, ale może być tak, że w moim przypadku zejdzie nam dłużej niż mi się wydaje. ...69 sekund. Okej. Takie rzeczy lubię, jak się nie zacinam i wiem, co robić. To jest najlepsze uczucie na świecie, mówię wam. Czy ja powinnam... Aha, bo tutaj jest jakaś drabinka chyba na górę. Powinnam go dociągnąć do końca. Tak, tak, wszystkie sekrety, na pewno. Ja i moje umiejętności w te, że nie pozwalają mi na zebranie wszystkich sekretów. Matko, to jest jakiś kolejny bloczek. Okej. Okay. Aha, bo do tej dźwigni go muszę sobie przystawić. A tam? Co jest tam? Tam jest jakaś kratka. Jezus, zastraszyłam. A, tu jest jeszcze pan szkielet, który znowu nie wie, co zrobić ze swoim życiem. Ja mam do tego shotguna w ogóle, to ja tak używam, gdzie tam. Jezu, jaka muza, nie? Stressing time. Dobra, to pewnie podniesie nam tamtą klapę. Ter 1. A, no. Cześć, TP. Cześć, Maja. Hejo. Tam w ogóle widzę jakąś przerwę. No.
Tam pewnie jest jakiś sekret. Wow! Dobra, to już jest czasówka. Dobra, to jest czasówka. To zrobimy później. Nie wiem, czy stąd to działa, tak jakbym chciała, chyba nie. Ta muzyka może przestać już grać. Jedną rzecz chcę sprawdzić. Fajnie stawać cienki. No, strasznie mi się też podobają te hieroglify. Zapisałam w tej muzyce. Nie, to już będzie za daleko. Dobra, nieważne. Nie może przestać, bo są pościgi i wybuchy. Czasami po wczytaniu gry się robi tak, że ta muzyka się wyłącza. Ale no, nie zawsze to działa, jak widać na załączonym obrazku. No już ta klapa opadła. Strasznie szybko ona opada. Musimy się spieszyć. Nazywa się wyżyłowana czasówka żyłówka. A tak, to pamiętam, że Akasza, bo też gdzieś słyszałam na customach, chyba z Torgusem. No przestań mi pokazywać to. No, no, szybko, pchaj. Nie ma czasu, o, akurat idealnie. Nie mogę się doczekać, kiedy będzie coś z Torgusem, ojej. Z Torgusem są customy. U niego, co prawda. Ale są. Potem będzie jeszcze... jeszcze jeden custom też u mnie. Ale to za jakiś czas dopiero. Kiedy chłopak wychodzi spod prysznica i specjalnie nie założył ręcznika. No ale przestań mi pokazywać. Okej. Boże. Miejmy nadzieję, że to nie jest czasówka. Ja wiem, że się powtarzam, ale ja tak strasznie nie lubię czasówek w grach, że to jest koszmar. Ta sala mi się bardzo podoba. Będzie jedną z moich ulubionych. Aha, tych ciachaczek nie lubię. Wow. Okej, to jest niebezpieczne i tu ogień. Co jeszcze? No co jeszcze? Ja się nie spodziewałam, że to tak zadziała. Czekajcie, bo tutaj coś widziałam, czy mi się wydawało? A nie. Myślałam, że coś tu jest, ale... Dobra, nieważne. Może są jakieś customy na podstawie nowszych części, na przykład Anniversary. Chyba obecnie nie, Pancakes, ale słyszałam, że... Znaczy... W sensie... Nie są na silniku Anniversary. Są na silniku starych customy, starych, no właśnie takich jak te, stare Tomb Raidery. Ale słyszałam, że podobno mają być jakieś customowe mapy do tych nowych Tomb Raiderów tej trylogii, która wychodziła, 2013, Shadow i tak dalej. Ale to dopiero za jakiś czas chyba, nie wiem. Dobra, jak miałam to przeskoczyć? Okej, to... Nie, tego tak nie zrobię. Muszę tam zejść na dół. Musi się przestać palić. O. To będzie trudne.
Aha, to w ogóle się podpaliłam, spoko. No to ta pułapka jest pomysłowa. Muszę jeszcze wcześniej wychodzić stamtąd. No, czytałam wierzba. Smażona Lara. Pewnie jak frytki. Ewentualnie jak ten dzik z zamku. O, dobra, dało się. Ale tu jeszcze znowu mamy to samo. Teraz, czy tutaj coś jest może? Nie. A, jeszcze się zapaliłaś, no wiesz. Nie wiem, jak ja to zrobiłam przed chwilą. Jakiś dobry timing miałam. To jaki? O, taki. Idealny. Dobra. Mam nadzieję, że nie będę musiała wracać tą samą drogą. Już coś czuję, że może tak być. O Boże. Nie, to wezmę zwykłe pistolety. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Mi mryga życia, ale na razie zostawmy kwestię życia w spokoju. Dobra, co my tu mamy? Jakieś bloczki. Się dało, tak, to się da posunąć. A to? Nie, ale to wygląda jakby się miało schować. Interesting. Wow, tam coś na górze jest. Tu się jakaś wyróżnia podłoga, tam się wyróżnia podłoga. Tu też jest jakiś bloczek do posuwania. Zagadka do posuwania. Stąd byśmy przyszli. Tu koty nic nie chowają. Nie, dobrze, też może być za nim coś. Cześć, Piro Janusz. Pamiętam tę salę. Jak zazwyczaj coś pamiętam, to jest złe i okropne. Seba zawsze pocieszy. W odpowiedniej sytuacji. Dobra, nie wiem za bardzo, gdzie to przesunąć. Czy ja muszę to przesunąć na to miejsce na przykład? Trochę to tak wygląda. Bo tutaj też jest jakieś takie wyróżniające się miejsce, ale tutaj są jakieś spady dziwne. Nie wiem, spróbuję to przesunąć tutaj. Zobaczymy. To coś da. Chociaż z drugiej strony to można by było się tam dostać chyba z tego bloku. Nie wiem. Więc nie pamiętam, kto się witał, więc nie oznaczy. O nie! Aha, no ten blok się nie da wskoczyć. No dobra, to znaczy, że i tak nie mogłabym go sobie tam podstawić. Ale to w takim razie co ja mam z tym zrobić, bo w sumie go nie przesunę tak. Muszę go tak zrobić. Dziwne spady. No, dziwne spady są dziwne. Czekajcie, a na ten blok mogę wskoczyć? O, na ten to już mogę! Czemu na tamten nie mogę? Czy ja czegoś nie zrobiłam na przykład? W sensie... Może mogłam na niego wskoczyć, tylko jak go tu przesunęłam, to...
Cześć Bartek, jak tam Egipty? Dobrze, umarłam milion razy, jak zazwyczaj. Teraz mogę na niego wskoczyć. Ej, to jest dziwne. Tam jest dźwignia. Pytanie, co ta dźwignia robi. Jak robi jakieś podnoszenie bloków, to może być tak, że musimy je podnieść do góry. Co dźwignia robi? To jest dużo tych dźwigni. Tak. W ogóle tam jest dźwignia. Za tym blokiem, nawet nie zajrzałam. Chyba nie jakiś sekret. Co to jest? Tu jest dźwignia jeszcze. Co one robią? Very interesting. Czekajcie, to przesunę pod tamte cichaczki. Jest tak właśnie, że jak na załączonym obrazku, że na bloczek można wskoczyć, jak stoi na odpowiednim miejscu. Dziwnie to działa, ale okej. No, strasznie dziwnie. Znowu trzeba dobry timing. Widzicie, że te dźwignie to nie czasówki. No, halo, miałam dobry timing. No, już oszukujecie. Czekajcie, trzeba tu równo podejść do tego chyba. Nie! Czekajcie, może tak próbuję wskoczyć. Dobra. Nie wiem, po co przeciągam te dźwignie. Nawet nic się nie pokazuje. To jest frustrujące coś takiego. Op! Umarłam na bloczku. Ale się podniesie na tych łapkach, to minie 100 lat. Dziękuję, Sabuś. No, ale to prawda. Okej. Okay. Dobra, gdzie jeszcze mamy jakieś dźwignie? Tu pewnie. Teraz pytanie, czy ja mogę sobie ten bloczek tam odsunąć? Nie. Jest kilka tych bloczków, to tak... Nie wiem, mam wrażenie, że ktoś trzeba będzie podnieść do góry. Nie się ciąga, bo się lubi. Chillerska muzyka. Znaczy, no nie wiem, czy taka chillerska. Taka grobowcowa. Albo grobowa bardziej. Jeszcze coś jest. Pytanie, czy tam jest dźwignia, czy też jest dźwignia. Dobra. Okej, to może być trochę trudniejsze w takim razie. Chciałam wskoczyć. O matko, ja sobie mogę przesunąć ten bloczek? Nie. Nie mogę, bo sobie teraz go tak przesunęłam, że go nie odsunę, więc robimy kółeczko. Cześć, geniusz. Jakieś pół godziny. Dobra, przesuniemy to przy ścianie, będzie łatwiej. Wyobraźcie sobie, że jest lato, leżycie z kolegami na leżaczkach nad jeziorem, pijecie drinki, ta muzyczka z boomboxa. Jezu, creepy. Czyliście teraz te wszystkie dźwignie, to jedna wielka czasówka. Jezus, się wystraszyłam. Jakbym to miała wszystko na czas robić, to by mnie siekło. Dobra, nie. Chyba zapaliły się jakieś ognie u góry. Teraz zobaczymy. Au!
Znowu to samo. O, dziękuję, to jest zdrowie, geniusz. Aha, te ostrza, tak? Słyszysz te ostrza? Super, i to jest dla ciebie chillerska muzyka. O, Jezus. Dobra. Okej, tam są jakieś ognie. Super. Po co ja włączałam ognie? Co to tu się dźwignie? Aha, bo się blok obsunął. Dobra, kolejne dźwignie. Super, kocham dźwignie. Aha. Chyba umarłam. Duży pułapek. No. Okej. Zaraz pytanie, czy ja muszę mieć pełne życie do tego, czy po prostu coś trzeba konkretnego zrobić? No, zrobiło się kabum. No, chyba trzeba było mieć życie. Tylko teraz wszystko się pali. Wybuchła świątynia. Ja zawsze. Te zapisy z challenge 4, to już mi się dziwnie teraz patrzy, jak zapisujesz. No, wiem. O! Pieski. Trochę zbugowane, ale nieważne. Dobra, teraz pytanie, mam przełączyć wszystkie te dźwignie jeszcze raz, żeby wyłączyć ogień, czy o co chodzi? Znaczy, tak pytam siebie. Nie podpowiadajcie, ktoś. Dobra, bo to wygląda, jakbym miała po prostu tam wejść. No, ale to wszystko się jara tam. Sprawdźmy, wyłączając jedną dźwignię, nie wiem. Jest jakiś artefakt. Szekel robił hut Michaela Jacksona, tylko że do przodu. Co się stanie, jak wyłączę to? Jakiś ogień zgasł? Dobra, jakieś ognie zgasły. Te po boczkach. Chyba. Zasłonęło mi tą dźwignię. Dobra, widzę, że tamten ogień się pali niepermanentnie. Czyli będzie można to zabrać. Co jest w tej dziurce? Tu jest tajny secret. O, Mubot! Chciałam tylko sprostować. Boże, czemu to tak miga? Jesteśmy razem w Honolulu. Z Mibotem. Dziękuję bardzo za donate'a. Pomysł na pisaku leżą kości. Jak zastrzelisz celownikiem? Może sekret? Możemy sprawdzić zaraz. Tylko czekajcie, bo tu coś znalazłam. Jest jakaś dziurka. Czy to jest jakiś powrót, czy... Aha, to jest powrót. Dobra, never mind. Właśnie nie wiem, co z tym donate'em, bo wcześniej chyba było normalnie. W sensie tak nie mrygało. Już patrzę na te kości. Gdzie one były tutaj? Ja mam celownik w ogóle. O. Sebuś, ja nie mam celownika. Nie mam. Musimy się obejść smakiem. Donate też mają imprezę. Aha, dobra, to tam muszę. A tu coś jeszcze jest, a chyba, że ja tu byłam. Byłam tu chyba, bo tam była dźwignia. A! No. Dobra. Teraz, żebym ja tam wlazła, nie spłonęła, wzięła artefakt. Może ja stanę na rożku. Dobra, teraz musimy w odpowiednim momencie zabrać artefakt. Musisz celować kamerą bez celownika? No, w sumie. Coś w tym jest. Też nie wiem, czy shotgun rozwali takie kości leżące na ziemi. No, bierz, Lara. No, bierz! Kupia! Wow!
Dobra, nieważne, spadłam, ale co tam. Co to jest? The Stone of Osiris. Ładne. Podoba mi się. Lubię takie artefakty. W sensie lubię te takie jaszczurki. Mi się to zawsze z jaszczurkami kojarzyło. Dobra, sprawdźmy te kości z tym shotgunem. Chociaż wątpię, żeby to akurat tak działało, ale... Czekajcie, jak to było. Tak, tak. Matko, to jest trudne, bo ona skręca w jakieś dziwne strony. What the fuck? Nie, myślę, że to nie działa. Rzeczy w Temple of Osiris nie było, smutek. No cóż. Dobra, wracamy w takim razie, skoro zdobyliśmy artefakt. Muszą być białe kości, nie takie brudne. Aha, okej. Rozumiem. Spoko. No dobra, fajny powrót, fajny skrócik. Podoba mi się. W takim razie musimy wrócić. Teraz pytanie... Gdzie nam brakowało jakiegoś artefaktu, bo ja nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że w tej sali nie. Chyba nic nie było już takiego. Tutaj żeśmy tędy przyszli. Trzeba będzie sprawdzić, no. Dobra, to było wyjście z tej sali. Mi się wydaje, że tu było coś jeszcze. Była ta... Aha, bo tu potrzebujemy jeszcze jednej gwiazdki. Której nie mamy, oczywiście, rzecz biorąc. Tu nic nie ma. Wow, nic nie widzę. Cześć Shadowhunters fans, hejo. U mnie w porządku. Dzisiaj w sumie nic wielkiego się nie działo. Nie ma za bardzo co opowiadać. A co u ciebie? Jest jakaś kratka zamknięta. Czy ja tam byłam w ogóle? W tej kratce zamkniętej? Chyba nie byłam. Tu były dźwignie jakieś. Chociaż wiecie co? Ja chyba kojarzę jedno miejsce na te artefakty. Chyba był taki słup jeden wielki. O, tu, a tu używałam już tej gwiazdki? Używałam. Aha, tu stąd przyszłam. Chyba nieważne. Cześć, Tomir. Ciekawe zrobione te pomieszczenia. Tam wodospady, tam fontanny, tu jakieś poprotki. No, dużo się dzieje. Dobra, czegoś nam brakuje i... Jezus, jakie dźwięki tu są. Creepy. Czy ja tu byłam? Czekajcie, sprawdzę to. Nie pamiętam. Ej, nie było mnie tu. Dziękuję za cheerki chyba. A nie, to jest sekret. Fuck! To jest sekret! Już myślałam, że cheerki jakieś. Słyszę dźwięki! To sekret jest chyba. 3 na 8, chyba tak. Nie wiem, ile mieliśmy wcześniej. Sorry! Ale w ogóle tam coś jeszcze jest, bo tam jest jakaś pułapka. Której nie lubię zresztą. Aha, bo to są koty. O, teraz są cirki. Dziękuję bardzo, pracelku. O nie, ale mnie zeżarło. Ja chcę jeszcze raz. No nie wierzę. O, dobra, teraz się udało.
No wcześniej ta klapa musiała być zamknięta. Ciekawe, jak ona się otworzyła. Czy to jest jakieś powietrze? Dźwignia podwodna jeszcze. Czy to wyłącza pułapkę? Nie. W takim razie, co zrobiła ta dźwignia? Nie wiem. Najgorsza pułapka ever. No, też jej nie lubię. Z kolei było tak, że ktoś dał cirki i nie zauważyłaś, bo pomyślałaś, że to sekret. No, dokładnie, bo tak... Co napędza takie pułapki. O, właśnie, mieliśmy zrobić sobie tu cięcie.